Lepiej być po tej stronie, która jest teraz dynamiczna i która ma rzeczywiście sporo do powiedzenia w Unii Europejskiej, i tą stroną, czy tą osobą raczej, jest po prostu Donald Tusk. No, to bardzo dobrze, że polski premier... Brzmi zupełnie taką, jakby Donald Tusk był teraz głównym rozgrywającym według pana w Unii Europejskiej. Nie chciałem tego powiedzieć, ale myślę, że tak w gruncie rzeczy jest. O to, co powiedział Donald Trump w tej debacie, to nie jest dla nas dobra wiadomość. Jak pan się poczuł, kiedy głowa państwa stwierdziła, że pan, jako doświadczony dyplomata, ambasador, będzie kompromitował Polskę? Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej, Ryszard Sznepf, były ambasador Polski, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Do tej nocnej debaty Trump-Biden przejdziemy później, jeśli pan pozwoli. Najpierw zaczniemy od tego, co bliższe naszemu sercu, czyli kwestie unijne. Premier Donald Tusk napisał: Kaja, Urszula i Antonio zaakceptowani, plany obronne zaakceptowane, satysfakcja dla Polski i dla Europy. Czy same dobre wiadomości. Czy aby na pewno, panie ambasadorze, bo wiemy, że no, awantura była spora między Donaldem Tuskiem a Olafem Scholzem i Markiem Rutte. No tak, ale to w innej kwestii, prawda? No tak, ale tutaj mówi o obronności także premier. Tak, no bo ostatecznie premier Tusk, jak należało się tego spodziewać, okazał się twardym i skutecznym politykiem. Ja myślę zresztą, że biorąc pod uwagę fakt, że cała idea tej żelaznej tarczy pochodzi pośrednio, poniekąd z Niemiec, że zarówno przyszły szef NATO, czyli Mark Rutte, i kanclerz Scholz, no, musieli zagrać pod swoją publiczność, pod swoich wyborców, że oni jednak dbają o budżety narodowe, bo oba kraje, jak to zostało wcześniej powiedziane, są płatnikami netto w Unii Europejskiej. Czyli więcej oni wkładają do Unii niż wyjmują. Dużo więcej. Kiedyś być może i my znajdziemy się w takiej sytuacji i prawdopodobnie wówczas też nasze stanowisko wobec rozdawania, wydawania środków będzie bardziej ostrożne. Teraz to jest wszystko po naszej, po stronie naszych korzyści. I Donald Tusk, jak należało tego się spodziewać, po prostu gładko dosyć przekonał. Doniesienia mówią, że wściekł się, zdenerwował prawdopodobnie. Ja myślę, że... No bo on przekonuje, że już cała Europa zrozumiała, że kwestie bezpieczeństwa są dla nas kluczowe. Dla nas myślę, że kanclerz Scholz i Mark Rutte, zwłaszcza z perspektywą bycia szefem, sekretarzem generalnym NATO, też to rozumie świetnie. Natomiast pewne gesty wykonują, ponieważ no, trzeba pogadać. Taka gierka polityczna. No, no tak łatwo się nie godzimy, musimy. Z drugiej strony zaś pozycja premiera Tuska jest tak mocna, tak, i wszyscy to świetnie wiedzą, że właściwie jego słowa, jego idee mają ogromną moc sprawczą. Co ciekawe, premier Włoch, Giorgia Meloni, bardzo energicznie wsparła Donalda Tuska. No właśnie, Giorgia Meloni zaskakuje w wielu nieco sytuacjach wcześniej, ostatnio. Którym nieco wcześniej trochę wojowała jednak w sprawie kandydatur, o którym których tu też była mowa. Jednym słowem, premier Meloni doszła do wniosku, że lepiej być po tej stronie, która jest teraz dynamiczna i która ma rzeczywiście sporo do powiedzenia w Unii Europejskiej, i tą stroną, czy tą osobą raczej, jest po prostu Donald Tusk. No, to bardzo dobrze, że polski premier... Brzmi zupełnie jakby Donald Tusk był teraz głównym rozgrywającym według pana w Unii Europejskiej. Nie chciałem tego powiedzieć, ale myślę, że tak w gruncie rzeczy jest. Naprawdę? Już możemy taką tezę postawić? Możemy taką tezę postawić. I ten szczyt, rozumiem, jest takim dowodem ostatecznym tak, na tę tezę tylko, właśnie. To jest, żeby nie przesadzić, to nie jest kwestia naszej siły, siły naszej gospodarki, bo na ogół to jest powiązane. Taką siłę mają Niemcy, na pewno większą siłę ma Francja, na pewno większą siłę mają Włochy. Chodzi o autorytet. Chodzi o umiejętność przekonywania, zawiązywania koalicji, poruszania się w gronie tych no, liderów poszczególnych państw członkowskich. Premier Tusk jest po prostu mistrzem w tej rozgrywce i mam takie wrażenie, a moje doświadczenie jest dosyć długie, że inni też o tym wiedzą. A jaki sygnał wysłał Mark Rutte, panie ambasadorze? Bo wielu mówi, że no, ta jego nominacja, świeżutka przecież bardzo, na nowego sekretarza generalnego NATO... No jeszcze nie objęte na stanowisko. Jeszcze nie objęte, ale już wiadomo, tak, że tym sekretarzem zostanie, no, no, że to nie jest dobry sygnał, to, że on się tak jawnie sprzeciwiał zwiększeniu wydatków na obronność krajów unijnych. Jako przyszły szef NATO nie powinien był według wielu
tak stawiać sprawy. No tak, no to są jak gdyby, można to ująć jako konkurencyjne inicjatywy. Z jednej strony mamy NATO jako cały system obronny, który działa od bardzo wielu lat i teraz Unia Europejska próbuje się dozbroić czy zabezpieczyć właśnie taką koncepcją żelaznej tarczy, żelaznej kopuły. To zostało zaakceptowane przez wszystkich członków NATO. Stany Zjednoczone przyjęły to nie tylko ze zrozumieniem, ale wręcz wspierając tę ideę. Myślę, że Mark Rutte występuje wciąż jako premier Niderlandów. A powinien? Nie powinien już jednak pamiętać o tym, jakie stanowisko za chwilę obejmie. To nie jest tak, że ja szukam dziury w całym, tylko no, ten sygnał został wysłany według wielu niedobry po prostu. No. Niepokojący. Ja myślę, że premier Rutte ma bardzo wiele innych atutów, o których się przekonamy wkrótce. Mhm. Na przykład mówi się o tym, że jest jednym z nielicznych osób, które potrafią rozmawiać z Donaldem Trumpem. O Donaldzie Trumpie będziemy jeszcze mówić. Oj, będziemy. Ale nazywają go niektórzy obłaskawiaczem Trumpa. Mhm. Czyli człowiekiem, który potrafi się komunikować, potrafi, nie wiem, otworzyć jakąś pozytywną stronę byłego prezydenta i być może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i to jest wartość sama w sobie. To jest człowiek bardzo doświadczony. Czyli nie obawia pan się o to, że nie obawiam sekretarz generalny NATO zachwieje na przykład poziomem naszego polskiego bezpieczeństwa i naszej granicy? NATO nie ma w planach takiej inicjatywy, która mogłaby być konkurencyjna w stosunku do żelaznej kopuły europejskiej. W związku z tym to jest kwestia uzupełniania się raczej. Okay. I myślę, że to czyli zachował się dobry premier. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, mam na myśli zdecydowanie sekretarza generalnego. Tak. Okej, okay. Dobrze. Panie ambasadorze, to jeszcze dwa słowa o tym szczycie, bo wspomnieliśmy o tych kwestiach obronności, natomiast no, wiadomo, że też kwestie stanowisk zostały już ostatecznie przydzielone, czyli Ursula von der Leyen jako druga już kadencja w fotelu szefowej Komisji Europejskiej. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa, szefową unijnej dyplomacji będzie Kaja Kallas. Dobre nazwiska? Bardzo dobre. Najwięcej wątpliwości, kontrowersji wzbudzała postać Portugalczyka, byłego premiera, który miał tam procesy też, więc jakieś uwikłania. I kwestia jasności tego właśnie sądowego przewodu, który się odbywał w Portugalii, no, trochę zakłócała ten wizerunek. Była kwestia gry też, to znaczy podzielenia konkretnie, podzielenia kadencji przyszłego przewodniczącego Rady Europejskiej na dwie części, po 2,5 roku, czyli tutaj grupa ALDE, czyli socjaliści w Parlamencie Europejskim starali się zachować całość, czyli 5 lat, natomiast Europejska Partia Ludowa, której Donald Tusk przewodzi polskiej grupie, ale która jest najsilniejszą grupą w Parlamencie Europejskim, chce liczyć na to, ze względu na swoją siłę jednak, że weźmie również w drugiej części kadencji także stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Ostatecznie stanęło na porozumieniu, że po 2,5 latach będzie znowu konkurs i okaże się, czy będzie dalej to portugalski premier Costa, czy też nastąpi zmiana. I to zależy od sytuacji, jaka się wytworzy w samym Parlamencie Europejskim. Przepraszam, że zadaję to pytanie tak bardzo wprost, ale no, wielu się zastanawia, co z tego tortu stanowisk unijnych przypadnie Polsce i czy cokolwiek. No, z całą pewnością będziemy mieli komisarza, bo to się należy, prawda? Na pewno będziemy mieli w Parlamencie Europejskim. Polska grupa, zwłaszcza ta w Europejskiej Partii Ludowej, czyli najsilniejszej, jest jedna z mocniejszych, druga właściwie, więc z całą pewnością będzie wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. No ich jest wielu w związku z tym. A co z tym nowym stanowiskiem ewentualnym komisarza do spraw obronności, do spraw bezpieczeństwa? Sądzi pan, że temat umarł, zanim się narodził tak naprawdę? Czy jednak jeszcze jakaś walka tutaj po tej naszej stronie będzie? Ja nie jestem przekonany, że my chcemy to stanowisko. Naprawdę?
No do tej pory się mówiło, że polska strona będzie bardzo walczyć. Ja myślę, że to było trochę dziennikarskie bardziej takie życzenie, że minister Sikorski zawalczy o to, bo był takim jakby oczywistym kandydatem. Mhm. Były minister obrony, dwukrotnie minister spraw zagranicznych. Człowiek bardzo doświadczony i popularny zresztą, ale to moje zdanie jest takie, że to nie jest na miarę ministra Sikorskiego. Rozumiem, ale w ogóle uważa pan, że to stanowisko nie powstanie jako takie? Czy ono jest potrzebne? Nie, ono jest potrzebne. Znaczy, to pytanie też, jakie będzie kompetencje miało. I o to się rozbija. Znaczy, prawdopodobnie powinien być to ktoś, kto po pierwsze reprezentuje kraj o silnym przemyśle zbrojeniowym i o doświadczeniu w tym zakresie. Mhm. Nie tyle zarządzania polityką zagraniczną, czy polityką obronnościową, bo te kompetencje należą zupełnie do kogoś innego, w tym wypadku do pani premier Estonii. Będą należały wkrótce. Mhm. Natomiast to nowe stanowisko, które będzie utworzone, tak sądzę, bo ostatnie lata po agresji rosyjskiej wykazały, że Unia Europejska potrzebuje po prostu zorganizować się w zakresie przemysłu obronnego. Nie polityki, ale przemysłu, to znaczy podział między krajami. To może być dobre też dla Polski oczywiście, ale nie sądzę, żeby to leżało w naszych akurat ambicjach. Okay. Myślę, że nasze ambicje kierują się w innym zupełnie kierunku. To jeszcze dwa słowa o Ukrainie, bo wiemy, że Unia zawarła umowę o bezpieczeństwie z Ukrainą. No bardzo piękne te zapisy są, tylko pytanie, że czy jak wyciśniemy esencję, co z tego zostanie? Ja przypomnę, że zgodnie z treścią umowy, zacytuję jeszcze raz, Unia Europejska zobowiązuje się do zapewnienia Ukrainie i jej obywatelom wsparcia na płaszczyźnie politycznej, finansowej, gospodarczej, humanitarnej, wojskowej i dyplomatycznej oraz jest zobowiązanie do kontynuowania tej pomocy tak długo i tak intensywnie, jak to będzie konieczne. Wczoraj prezydent Zełenski był w Brukseli, ma jeszcze się pojawić w Warszawie przed długa szczytem lista. W NATO. No właśnie, więc jak już wyciśniemy, jest tak jak powiedziałam. Taka długa lista, to znaczy, że jest problem. No właśnie. Ja czytam to w ten sposób, że jesteśmy tuż przed szczytem NATO w Waszyngtonie. To jest kluczowe wydarzenie. I wiemy też, że Ukraina nie otrzyma zaproszenia. Z wielu powodów moglibyśmy naprawdę przez godzinę na ten temat rozmawiać. Ale Ukraina potrzebuje właśnie wsparcia. Znaczy, to jest dobrze, że nie dostała tego zaproszenia, czy nie? Słucham? To jest dobrze, że nie dostała tego zaproszenia, czy nie? Mnie się wydaje, że to było po prostu niemożliwe, bo trzeba by zmienić traktaty. Trzeba pamiętać, że system natowski opiera się na zasadach, że kraj, który jest w stanie wojny, w stanie konfliktu, nie może stać się członkiem. Więc trzeba by tutaj bardzo dużo zmienić. Zbyt ryzykowne by to było. Otwarcie tej dyskusji prawdopodobnie doprowadziłoby do bardzo poważnych podziałów w łonie samych członkowskim. Natomiast jest generalnie przekonanie, że Ukrainę trzeba wspierać, więc szuka się formuły takiej, która by wzmacniała po pierwsze prezydenta Zeleńskiego, który wykonuje fantastyczną robotę, wzmacniała tych żołnierzy, którzy przecież tam walczą, znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji. Musi być jakiś sygnał optymistyczny dla społeczeństwa ukraińskiego. Czyli Unia to załatwiła, mówiąc krótko. Stany Zjednoczone już podpisały umowę, przecież pamiętajmy o tym kilka dni temu zaledwie podczas szczytu G7 we Włoszech. Była konferencja takiego ogólnego wsparcia, która dawała raczej ogólną taką sympatię, ale też nie była sprawcza. Więc trzeba było zrobić wszystko, żeby ta Ukraina nie odpadła i nie ustała w swoim wierze w to, że to się może w ogóle dobrze skończyć. No to teraz, panie ambasadorze, przechodzimy do dzisiejszej nocnej, z naszej perspektywy nocnej, debaty Biden-Trump. Pan oglądał, jak rozumiem, przez całą noc tę debatę, a ja zapytam na początek, czy to spotkanie, a jeżeli tak, to jak bardzo przybliżyło Donalda Trumpa do zwycięstwa w listopadowych wyborach? Obawiam się, że dość poważnie i nie mam dobrego humoru w związku z tym, bo to, co powiedział Donald Trump w tej debacie, to nie jest dla nas dobra wiadomość. Mam na myśli jego rozumienie w ogóle agresji rosyjskiej na Ukrainę.
myślenie w jaki sposób, co Stany Zjednoczone powinny zrobić, co powinny zrobić kraje europejskie. Była to po prostu mieszanka jakichś absurdalnych czasami i szkodliwych w gruncie rzeczy idei, które są zresztą pokłosiem trochę tego, co dwóch doradców Donalda Trumpa powiedziało kilka dni temu. Na ile to jest chwyt kampanijny, a na ile realna polityka, którą w przypadku zwycięstwa będzie realizował? Znaczy, wiemy o tym, że administracja, instytucje słynne, amerykańskie hamują, powstrzymują przed jakimiś zupełnie niekontrolowanymi gestami. Ale jednak sprawczość prezydenta w systemie amerykańskim jest znacząca. I on może rzeczywiście kształtować relacje, no choćby na poziomie liderów. No wyobraźmy sobie, że będzie spotkanie nie z prezydentem Zeleńskim, tylko z Władimirem Putinem, tak jak miało to miejsce w Helsinkach swego czasu. Powiem tak, ja rzeczywiście nie potrafię o tym mówić bez emocji, po pierwsze. Trochę wyczerpanie też całonocnym czuwaniem. Debata trwała do 4:30 naszego czasu nad ranem. Rzeczywiście z przykrością patrzyłem, jak... Ale co się stało, panie ambasadorze, że pan umie sobie odpowiedzieć na to pytanie? No bo rzeczywiście ja widziałam fragmenty tylko, fakt, nie oglądałam całości. Natomiast Joe Biden wyglądał na osobę zupełnie nieobecną, żeby nie powiedzieć jakąś jakby na lekach zupełnie. Znaczy, wzrok donikąd, zachrypnięty głos, jakiś taki przestraszony, mylący słowa. Znaczy, to wyszło katastrofalnie po prostu i nawet przychylny Bidenowi CNN czy publicyści CNN-u no właściwie nie wiedzieli co począć i jak to komentować, bo tego nie dało się skomentować inaczej niż katastrofa. Znaczy już pierwsze minuty były przytłaczające. To znaczy, mieliśmy prezydenta Bidena, który był jakby nieobecny trochę, jakby nie wiedział, gdzie jest do końca. Był zagubiony. Mówił słabym głosem, lekko zachrypnięty rzeczywiście. Nie było w tym energii żadnej. Więc tu nie chodzi nawet o to, co powiedział, bo powiedziałbym tak, że merytorycznie był lepszy niż Donald Trump, ale to jest bez znaczenia dla kampanii. Trump kłamał jak zwykle. Skala przekłamań, kłamstw takich oczywistych zupełnie była olbrzymia po stronie Donalda Trumpa. Ale liczy się ten odbiór, no, czy ten człowiek może być prezydentem, czy on będzie decyzyjny, czy on emanuje energią, która jest potrzebna do tego, żeby uwierzyć w to, że ma się przywódcę. Ja nie jestem dyplomatką, więc mogę sobie pozwolić na takie stwierdzenie, tak sądzę, no, że Biden pokazał, że chyba nie jest gotów sprawować ten urząd drugą kadencję. Myślę, że ta debata wewnętrzna w Partii Demokratycznej właśnie się otworzyła. Tam podobno panika nastąpiła, absolutna. Nie dziwię się. Ja byłem przerażony też. To się zmieniało w miarę upływu czasu i na to trochę liczyłem, że tam będzie po prostu temperatura. No dobrze, ale wiemy, temperatura, jak to są Amerykanie. Znaczy, oni odbierają się, od początku. Że Joe Biden obudzi się, że się zezłości, że krew zacznie krążyć, krótko mówiąc, żeby to jakoś obrazowo ująć. Ale to też nie było takie, jak to, czego bym ja oczekiwał. To następowało bardzo powoli. Powiem więcej. Mam bardzo mieszane uczucia, oceniając w ogóle poziom debaty. Mówimy jednak o państwie, które jest liderem świata zachodniego. Jak wiele zależy od amerykańskiej polityki, nie muszę nikogo przekonywać i udowadniać, bo właściwie wszyscy wiemy, to jest lider NATO, to jest kraj, który najwięcej wydaje środków na uzbrojenie, który ma rozmieszczone siły zbrojne w wielu miejscach, produkuje najnowocześniejszą broń i jednocześnie poziom debaty, którą zobaczyliśmy wczoraj, był fatalny. Powierzchowny, opierający się głównie na tym, że obaj, może Donald Trump trochę bardziej niż Joe Biden, ale w gruncie rzeczy obaj koncentrowali się na tym, żeby mówić, że byli najlepszymi prezydentami. Panie ambasadorze, nie było nigdy w historii tak wspaniałych prezydentów jak oni sami. Zaryzykuję to pytanie. Czy Partia Demokratyczna powinna zmienić kandydata?
powinna to poważnie rozważyć, chociaż to nie jest łatwy wybór. To nie chodzi o etap, bo konwencja demokratyczna dopiero się odbędzie, a więc jest jeszcze czas na to, żeby wybrać ewentualnie kandydata. Albo Biden powinien chyba autorefleksyjnie po prostu może sam się wycofać, żeby... Pewnie do tego może też dojść. Natomiast pytanie jest takie, czy jest jakiś polityk wielkoformatowy w Partii Demokratycznej, który nie rozbijałby jedności demokratów. No dobrze, a nie da się wykreować takiej osoby? Pan wie, że ja jestem wielką fanką Antonego Blinkena, ale pan uważa, że to nie jest polityk tego formatu, żeby mógł startować w wyborach prezydenckich, tak? Ja znam Tonego Blinkena. On jest za grzeczny. No Boże, do jakich czasów intelekt, my dożyliśmy? Wybitny intelekt, tak, ale to ma być człowiek, który przemówi do wyborców. Ci wyborcy są bardzo różni. A może nie miał okazji pokazać tego pazura po prostu, ze względu tak na zajmowane stanowisko? Tak bywa, być może tak jest. Tego nie wiem. Ja oczywiście poznałem osobiście Tonego Blinkena, ale w sytuacjach no jednak formalnych i takich bardzo eleganckich, ułożonych. Być może ma ten pazur w sobie. Tutaj nasi widzowie też podrzucają pomysły, że Michelle Obama. To byłoby bardzo interesujące. Obawiam się, że nie będzie chciała. Ale gdyby Michelle Obama, która ma w sobie gigantyczną energię, jest bardzo popularna i pociągnęłaby za sobą na pewno nie tylko część białych wyborców, ale także ludności afroamerykańskiej i latynosów, bo jest wzorem kobiety, która coś zrobiła w życiu. Była o tym już mowa. To nie jest... I o ile sobie przypominam, ten pomysł był obalony przez samą Michelle Obamę, tak, lub jej męża, który powiedział, że jest skoncentrowana na rodzinie, na córkach, chociaż o ile sobie przypominam... Może ona jednak sama za siebie już, mówi, apelowałabym. No, to jest dobra zasada, popieram. Byłoby to bardzo mocne uderzenie. Prawdopodobnie są jeszcze inni, którzy mają jakieś ambicje, ale pamiętajmy o tym, że każda z partii, a zwłaszcza Partia Demokratyczna, która jest z natury rzeczy, jest bardziej liberalna i w związku z tym no, każdy ma prawo sądzić, co myśli. Nie jest tak zdyscyplinowana jak Partia Republikańska, że tam są odłamy i że każdy kandydat dzieli też, a nie łączy. Joe Biden miał to w sobie, że on łączył praktycznie wszystkich, a nawet tych, powiedzmy, radykalnych demokratów po lewej stronie. Oni mówili, no dobrze, ale w gruncie rzeczy to jest przyzwoity człowiek, bo jest. Mamy tutaj sondaż przeprowadzony już na zlecenie CNN. No i według 67% wygrał Trump, 33% Joe Biden. No sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Tym bardziej, że pierwszy raz 4 miesiące przed wyborami taka debata została zorganizowana. Ale może jeszcze takie coś pozytywnego. Coś, tak. jakiś pozytywny, mały chociaż. Te debaty nie decydują o wyniku wyborów. One oczywiście coś pokazują. Ale pokazują niemoc, której Amerykanie nie tolerują. Amerykanie chcieliby, żeby prezydent był też sportowcem, no żeby właśnie, jak trzeba, to żeby uderzył umownie pięścią w stół, a może nie tylko, żeby wyjął kolta i strzelił jak trzeba. To jeszcze... No więc... No właśnie, ale coś optymistycznego. No więc myślę, że scena już jest podzielona tak naprawdę. Chodzi o tych niezdecydowanych. Mamy jeszcze kilka miesięcy i być może trochę niespodzianek. Więc nawet gdyby Joe Biden został, być może miał gorszy dzień. Chcę wierzyć w to, bo mówimy wciąż o bardzo odważnym człowieku. Bardzo mądry. Wiele zrobił, bardzo mądry. Znającym nasz region przecież świetnie. I bardzo przyzwoitym człowieku, co do którego możemy mieć pewność, że on nas rzeczywiście nie zostawi, tak jak tutaj obiecywał na Placu Zamkowym. Co do innych kandydatów, nie miałbym tej pewności, nie potrafiłbym tego tak sformułować, więc trzymajmy wciąż kciuki. Może to był gorszy dzień, tak? I może okaże się, że Joe Biden jest jednak lwem, tylko miał zły dzień. Panie ambasadorze, to jeszcze dwie sprawy na koniec. Mamy aferę we Francji tuż przed niedzielnymi wyborami. Bardzo ważne wybory, bardzo zaskakująca decyzja Emmanuela Macrona, jak wiemy, po wyborach europejskich. Okazuje się, że doradczyni faworyzowanej w sondażach, a właściwie złe słowo faworyzowanej, liderującej sondażom partii skrajnie narodowej, prawicowej, Zjednoczenie Narodowe,
Tamara, nie wiem, czy dobrze przeczytam, Wolokhova, może mieć, okazuje się, powiązania z rosyjskimi służbami. Nikogo to chyba nie powinno dziwić, bo o powiązaniach pani Le Pen z Putinem przecież już wiadomo było bardzo dawno, no ale wiemy, że ta informacja wczoraj wstrząsnęła trochę opinią publiczną we Francji. Pytanie, czy na tyle, żeby jakoś zmienić wyborcze preferencje, pana zdaniem? Całkowicie nie. Te oceny, opinie już wcześniej no, pojawiały się przecież. To były środki finansowe, które pani Marine Le Pen dostawała z Rosji. Więc te powiązania są znane publiczności francuskiej. Ale może to trochę preferencje zmienić, może osłabić. Podejrzewam, że Macron i jego grupa, jego partia będą po prostu grzali, jak to się mówi popularnie, kolokwialnie, ten temat. Ale to nie zmieni zasadniczo sceny politycznej. No i nie wiadomo w ogóle, czy Le Pen będzie miała z kim stworzyć koalicję, prawda? Więc Francja może być troszkę politycznie sparaliżowana, choć oczywiście tam jest system prezydencki, to nie jest aż tak istotne. Mamy kilka takich przykładów z Europy i nie mówię tu o Polsce wyłącznie, że partia, która wygrywa wybory, nie ma zdolności koalicyjnej. Tak było w dużej Hiszpanii. Trzymamy kciuki za to, żeby tak się stało raczej. I jestem dosyć mocno przekonany, że tak będzie. Panie ambasadorze, muszę ten temat poruszyć. Bardzo pana przepraszam, bo sytuacja rzeczywiście niezręczna. Natomiast no wiemy, że prezydent Duda na początku czerwca poinformował, że nie podpisze nominacji ambasadorskich. Nie tylko na nowego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, ale żadnego z członków Konferencji Ambasadorów Rzeczypospolitej. Nie podpisze, bo nie będę Polski kompromitował. Tak powiedziała głowa państwa i odniósł się tutaj do pana. Mówiąc, że no, bardzo chcę wysłać jako polskiego ambasadora pana Ryszarda Sznepfa, którego tata razem z Sowietami uczestniczył w obławie augustowskiej przeciwko Polakom. Takie słowa padły od Andrzeja Dudy pod pana adresem. Chciałabym poprosić, żeby pan to jakoś skomentował. Jest mi niezręcznie, bo chodzi o mnie, o mojego tatę, którego nie ma ze mną już bardzo dawno. Bardzo żałuję, bardzo kochałem i kocham swojego tatę, który był bohaterem wojennym. Myślę, że jako historyk też mógłbym wyłożyć tę historię może trochę lepiej panu prezydentowi, żeby zrozumiał niuanse polityki czy wojny domowej, która trwała po 1945 roku na ziemiach polskich. No ale to jest może kiedyś moja rozmowa, która może kiedyś się odbędzie. Żałuję bardzo, że niemerytoryczne względy spowodowały to taką wypowiedź pana prezydenta. Jestem dumny z tego, że byłem i jestem członkiem Konferencji Ambasadorów. To naprawdę niezwykłe grono byłych dyplomatów, niektórzy są wciąż czynni, którzy po prostu postanowili dbać o poziom polskiej dyplomacji i podchodzić do tego tak jak trzeba, czyli krytycznie, jako wolni ludzie, bez żadnego finansowania. Konferencja ambasadorów nie dostała od nikogo złotówki przez 8 lat i potrafiła wydać kilkaset oświadczeń, komunikatów, analiz, które były profesjonalne i nigdy pana prezydenta nie obraziły. Odnosiły się do meritum sprawy, czyli jak toczyła się polska. Panie ambasadorze, ale jak pan się poczuł, kiedy głowa państwa stwierdziła, że pan jako doświadczony dyplomata, ambasador, będzie kompromitował Polskę? No cóż, no każdy ma prawo oczywiście do własnej oceny. Jest mi przykro, tym bardziej, że jakby pan prezydent sobie przypomniał, to coś dla niego też zrobiłem, kiedy po raz pierwszy przyjechał do Nowego Jorku w 2015 roku na sesję Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych. I pan prezydent, mam nadzieję, że pamięta co. Natomiast no, szkoda, jesteśmy, kierownictwo MSZ jest zdeterminowane, żeby przywrócić standardy w polityce zagranicznej. To znaczy, żeby fachowość, znajomość języków, doświadczenie, umiejętność utrzymywania kontaktów, rozumienie rzeczywistości, w której się pracuje, decydowały o tym, czy ktoś reprezentuje Polskę, czy dostał nie. Pan wsparcie od Radosława Sikorskiego po tym, co się wydarzyło?
Ja myślę, że minister Sikorski był jednoznaczny, mówiąc o tym, że w ogóle polityka jakaś genetyczna no jest nie na miejscu. Podpisuję się też pod tymi słowami. Znaczy, szczerze mówiąc, czuję się zażenowany, że muszę w ogóle o tak, tym mówić. Tak, ja trochę też, że muszę o to pytać, szczerze mówiąc, ale no trzeba było tę sprawę... Mówimy jednak o pierwszej osobie w państwie, tak. O głowie państwa i wolałbym mówić jednak o polityce, o tym, jak przebiega wizyta w Chinach na przykład, co się udało załatwić, a co nie, czy co było dobre, a co może niekoniecznie. Mhm. Czyli podejść merytorycznie i rozsądnie, bez zapalczywości. Te opinie, to co pan prezydent powiedział, no, trochę nie pasuje do autorytetu pan, i majestatu. Obejmie pan jakąś placówkę ambasadorską teraz? Wygląda na to, że tak, niezależnie od tego, czy będzie to z podpisem, czy bez. Po prostu kierownictwo MSZ jest, jak powiedziałem, zdeterminowane, żeby przywrócić... I to, nie chcę opowiadać tutaj, jak fatalna była sytuacja. To już wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy panie kiedyś, ambasadorze, tak. Że naprawdę to nie jest złośliwość, to nie jest rewanżyzm, to nie jest jakaś zemsta, broń Boże. To jest po prostu próba naprawy profesjonalizacji służby, która jest niezwykle ważna. A zdradzi pan, co to za placówkę? Czy nie może jeszcze? Wolałbym poczekać, bo czeka mnie jeszcze komisja sejmowa. Tam będę się wypowiadał nie za długo i w związku z tym zostawmy to na razie w domyśle. Był ambasador w Stanach Zjednoczonych i być może przyszły w najbliższej przyszłości Ryszard Sznepf. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję, za to bardzo spotkanie i tę analizę. A u państwa już za chwilę pani redaktor Dominika Długosz i pan redaktor Jacek Nizienkiewicz. Zapraszam na to spotkanie.